Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV. Po kilku dniach rywalizacji w Głuszycy dziś ponownie zobaczymy zespół z Wałbrzycha na boisku. Trener Adrian Mrowiec dziś do dyspozycji ma możliwie najsilniejsze zestawienie, jakie gospodarze zaś no, dziś będą mieli trochę trudniejsze zadanie niż ostatnio podczas pojedynku ze Skokami Stolec. Czy tu stara się cały czas utrzymywać linię? No i przez te kilka ostatnich pyłek widać było wyraźnie, że potrafi to zrobić. Teraz jednak duży błąd i nie ma bramki, ależ teraz mieli tutaj gospodarze szansę. Ale to musi być dokładnie Rosiak. Teraz świetny pomysł, zagranie w pole karne i Kubiak, bramka! Nie dał rady tego obronić. Paweł Michta strzela pierwszego gola w tym spotkaniu. Na podanie, tam też jednak piłka zagrywana dalej w stronę Jagielskiego. Ten ma szansę na uderzenie i gol, i wyrównujący, kapitalna piłka tutaj z dystansu. Do rozgrywania akcji Wadym przed siebie jeszcze raz rządca na prawą stronę, nie ma teraz spalonego, okazja dla gospodarzy, zatrzymał piłkę Jagieła, próbuje to zagrywać na 11 metr, uderzenie na bramkę i gol! Ależ świetne widowisko dziś w Jaworzynie Śląskiej. Ktoś tutaj z Wałbrzycha myślał o uderzeniu, no ale... Ale Jadrytko tuż nad poprzeczką, że znalazł tam rewersa, już zagranie w stronę Krawczyka, ten jest na wysokości pola karnego, Krawczyk do środka i kapitalna piłka tutaj, teraz naprawdę niewiele brakowało. Jeszcze raz Oskar Nowak. Teraz tutaj strzał na bramkę, miał tam trochę problemów Borowicz przy Górnika, świetny pomysł, przepchał się tam, piłka się odbija od Krawczyka, no i to był chyba ten błąd, który... Nowak, Nowak już jest w polu karnym, już troszeczkę tutaj wszystko zaczyna wreszcie się zazębiać, choć nie może być tutaj spalonego, akcja wyprowadzona z własnej połowy, 3-4, Karolina mimo wszystko blisko tego, by pokonać tutaj Kubiaka. Teraz już Nowak, no a to tak akcja za akcję, mieliśmy coś podobnego na początku tego spotkania, teraz się dłużej przy piłce, minął tu Tymcika z wodem, no i będzie teraz ponownie Borowicz musiał wysilić się, by... Rytko próbuje go zatrzymać, nie daje rady, Michalak też nie zatrzymuje go, Markowski, Michta ma okazję na uderzenie, ależ teraz Michta tutaj zmarnował sytuację, zmusić rywala do błędu, być może nawet uzyskać jakieś przewinienie, ale teraz tutaj bardzo dobrze zareagował Krawczyk, został obok niego Markowski, dobrze sobie tu poradził Migacz, minął trzech rywali, no i teraz strzał z dystansu, niezły pomysł, Żońcy tutaj później na pewno będzie próbował zaatakować i powalczyć o pełną pulę, tam zamieszanie i jest gol, ależ teraz szczęście uśmiechnęło się do Górnika. Gospodarze niespecjalnie potrafią grać tak jak grali wcześniej, no i teraz Raczyński, Rytko zatrzymany, jeszcze Rytko, nie ma piłki w bramce, ale też i leżał tam przez chwilę tutaj grający z numerem 21 Oskar Wajdzik, jeszcze raz w pole karne, jeszcze raz tam trochę zamieszania, Rytko nie ma spalonego, będzie gol dla wałbrzyskiej drużyny, Górnik obejmuje prowadzenie w tym meczu, 88 minuta spotkania, 3-2 dla Górnika, która stworzy jakiekolwiek zagrożenie pod bramką, tak jak teraz tutaj niewiele brakowało, ale jednak przy tej próbie strzału gospodarze trafiają chyba we własnego zawodnika. Karolina nie może sobie pozwolić na nic innego, Górnik jednak mimo wszystko wygrywa to spotkanie 3-2. Adrian Mrowiec tuż po meczu z Karoliną Jaworzyna Śląska. Trenerze, no mecz niezwykle ciekawy z kilku względów. Fantastyczna pierwsza połowa w wykonaniu obu drużyn, dużo takiej gry w piłkę. Zupełnie inny pogląd miała gra po przerwie, gdy w 88 minucie zdobywaliście bramkę na 3-2. Powiedziałem wtedy w trakcie transmisji, że zdarzają się takie mecze, w których wygrywasz, nawet gdy nie za bardzo udaje ci się stwarzać te sytuacje bramkowe, bo w tej drugiej części meczu to była taka bardzo duża kopanina. Z mojej perspektywy oczywiście może trener to oceni inaczej, ale czegoś mi tu brakowało, a jednak potrafiliście wygrać mecz. Brakowało tego przede wszystkim wykończenia, tego co nam ostatnio cały czas brakuje, bo dochodziliśmy do tych sytuacji, Jagielski się fajnie kilka razy zabrał i nie było tego właśnie uderzenia na bramkę, czy Oskar Nowak z drugiej strony. No ale jesteśmy szczęśliwi, no bo w końcu ta bramka dająca nam 3 punkty w tych ostatnich minutach, gdzie wcześniej nam zabierała te punkty,
bardzo ważne. Tak w końcu przechylamy te zwycięstwa na naszą korzyść i z tych punktów jesteśmy bardzo szczęśliwi i, no, i te punkty smakują wiele lepiej. No zdecydowanie, tym bardziej, że ostatnio z zakresem szczego w 88 minucie traciliście gola, no, gdzie minutę wcześniej mieliście sytuacyjną akcję z 5 metrów nietrafiona. Piłka do bramki, gdzie już wszyscy wyskoczyliście wtedy z ławki rezerwowych, ciesząc się z tego, że gol będzie. Ale trzeba przyznać, że dziś Karolina postawiła wam bardzo trudne warunki. No dokładnie. Jeszcze przypomnę sobie mecz przed AKS-em. Graliśmy w Żarowie też. Przegrywamy 3-0, dochodzimy do 3-3, 92 minuta, mamy do pustej bramki z 2 metrów. Nie trafiamy i za chwilę Żarów wychodzi 1-1 z naszym bramkarzem i ten mecz mogliśmy wygrać, również mogliśmy przegrać, więc tak jak mówisz, no, w końcu te 3 punkty gdzieś i ta szala zwycięstwa przechyla na naszą korzyść w tych ostatnich minutach i fajnie, bo chłopaki pokazali charakter, grali do końca, jestem zadowolony naprawdę z każdego, widać było w szatni, że no wszyscy zmęczeni, bo dali siebie wszystko, nie? Więc no cieszymy się bardzo i może akurat to był ten taki impuls, bo tej bramki zabrakło nam właśnie w ostatnim meczu w Żarowie, tak jak wspominam, nie? Jakbyśmy z 3-0 wyszli na 4-3, a były ku temu możliwości i właśnie tego nam zabrakło, a tutaj fajnie ułożyło się, że przegrywamy, ale gramy do końca, gdzieś ta nasze posiadanie piłki na połowie przeciwnika było znaczące. To po prostu brakowało tej finalizacji tych każdej akcji, nie? I tutaj akurat się udało, graliśmy do końca i fajnie, udało się. Super, następny mecz powinien być łatwiejszy, ale czy można tak powiedzieć o przeciwniku teoretycznie słabszy? Powinien być łatwiejszy, no teoretycznie tak, no to jest drużyna, która nie zdobyła jeszcze punktów. Przede wszystkim pytanie, czy przyjadą, bo tutaj już do Jaworzyna nie przyjechali raz. Mam nadzieję, że przyjadą, że przede wszystkim, jeżeli ma to się rozstrzygnąć, to na boisku, a nie gdzieś tam przy stoliku, więc wierzymy w to, że drużyna podejmie wyzwanie i przyjdzie do nas, a no tak, teoretycznie łatwiejszy, no ale wiadomo, jak to jest, nie? Z tych teoretycznie łatwiejszych, które przed nami, to tutaj mieliśmy najcięższy mecz i bardzo się cieszymy, że nam się udało. Zobaczymy jeszcze 4 kolejki do końca, plus ta jedna zaległa już z wiosny. Więc no chcemy tutaj zdobyć komplet punktów. Taki jest nasz plan, żeby ten okres zimowy, świąteczny przetrwać i przejść do nowego roku z takim dobrym nastawieniem. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś do nas dołączy, tak już to wcześniej wspominałem, i że drużyna będzie wyglądała o wiele lepiej, że wracają zawodnicy, już widać, że jest coraz więcej na treningach. Po kontuzjach, mam nadzieję, że też sobie Sierski wróci po nowym roku, Tłuścik wróci po nowym roku, więc będzie większy wybór zawodników. I tak jak mówię, teraz dla nas cel komplet punktów do zimy, później dobrze przepracować zimę i walczymy na wiosnę o pełną pulę. No tutaj nie ma innej alternatywy, to gra o awans jest rzeczywiście cały czas w toku, choć gdyby dzisiaj nie było tego zwycięstwa, prawda, w Jaworzynie, to zespoły z top 2 mogłyby wam uciec aż na 9 punktów. Dlatego ten mecz był tak niezwykle ważny. Tak, tak, bardzo ważny. Właśnie z tego punktu też widzenia, nie? Że już potraciliśmy te punkty, które teoretycznie mogliśmy stracić, a tutaj jakby wydarzyła się kolejna strata punktów, no to byłoby ciężko, nie? Trener Jakub Rosiak po meczu niezwykle ciekawym i trudnym pewnie też do zaakceptowania, jeśli chodzi o wynik meczu z Górnikiem Wałbrzych. Prowadziliście 2-1. Kapitalna pierwsza połowa, cały czas to powtarzam, świetny mecz w ogóle piłkarsko w pierwszych 45 minutach. No niestety w drugiej połowie zaczynało to wszystko gdzieś się sypać, ta układanka taktyczna przede wszystkim też uciekła. Ja zapytam wprost, bo z perspektywy transmisji było to widać bardzo mocno po przeprowadzonych zmianach. Co nie zagrało? No myślę, że gdzieś tam nie dojechaliśmy do końca, byliśmy przekonani, że mecz już się wygrał po pierwszej połowie i za bardzo cofnęliśmy się do tyłu, daliśmy Górnikowi więcej pola manewru i gdzieś to się zemściło, ten minimalizm się zepsuł po prostu. Mecz generalnie układał się dobrze i widać było, że potraficie grać piłką. To całkowicie zaskoczyło wszystkich, jeśli chodzi o zespół z Wałbrzycha, bo potrafiliście im narzucić przynajmniej częściowo swój styl gry. Ale tak jak wspominam, i próbuję to wyciągnąć od trenera, te zmiany, które były w drugiej części spotkania, ja rozumiem, że zmęczenie, że też pewna forma jakiegoś tam, być może roszad taktycznych musiała nastąpić, ale
coś tu naprawdę nie zagrało, dlatego że często było widać, że te nowe osoby na boisku gubiły ustawienie, robiły dużo przestrzeni przeciwnikowi. No gdzieś tam wiadomo, że w takim meczu, jak się gra z takim klasowym przeciwnikiem, jakim jest Górnik Wałbrzych, to ciężko jest wejść po prostu z ławki i pokazać się z dobrej strony, bo już to jest takie tempo, że już po prostu musisz być na to gotowy i nie każdy jest w stanie po prostu jako rezerwowy do tego dojść i to pokazać. Niestety, musimy pracować, jesteśmy jeszcze młodą ekipą, będziemy starać się grać w piłkę i mam nadzieję, że już takich frycowych nie będziemy płacić. Ale jako Beniaminek, naprawdę zrobiliście wszystko, co tylko można, żeby tu dzisiaj w tym spotkaniu pokazać się z najlepszej strony. I nie można wam odmówić tego, że zagraliście świetne zawody i do pewnego momentu no byliście właśnie, po prostu dokładnie. Lepszym zespołem. Do pewnego momentu mecz trwa 90 minut, niestety my nie zagraliśmy 90 minut, tylko 65, 70, gdzieś tam taktycznie wiedzieliśmy, jak to ma wyglądać, wiedzieliśmy, jakie plusy są Górnika, byliśmy na to przygotowani, ale końcówka niestety nas zaskoczyła. Czyli inaczej mówiąc, ta końcówka pokazała, ile wam jeszcze brakuje do tego, by walczyć z tymi najlepszymi w lidze o czołowe lokaty. Ale jako zespół, który dopiero co jeszcze niedawno świętował awans za klasy do Ligi Okręgowej, nie można wam powiedzieć, że brakuje wam ambicji, brakuje woli walki, potraficie grać naprawdę świetne spotkania i dzisiaj też udowodniliście, że jesteście zespołem, który cały czas, raz, że się uczy ligi, dwa, jednak potrafi też narzucić swój sposób grania przeciwnikowi, dużo bardziej poukładanemu piłkarsko, być może po prostu faworyzowanemu do tego celu numer jeden, czyli awansu. W sensie powiedzieliśmy sobie w szatni, że Górnik nie jest dzisiaj faworytem i że tutaj chcemy im naprzeć trochę krwi i że myślę, że Górnik nas się bał, bo wiedział, że jesteśmy dobrze przygotowani, solidnie trenujemy, jest młoda ekipa, bardzo zdolna i cieszę się, że ma taki zespół, ale no, brakuje nam jeszcze doświadczenia, będę to powtarzał, bo jeśli byśmy mieli dwóch, trzech zawodników doświadczonych, którzy by wiedzieli, jak w takich momentach się zachować, to myślę, że tym młodym chłopakom byłoby przede wszystkim łatwiej, kiedy przytrzymać piłkę, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić, no tego nam głównie brakuje i nad tym na pewno będziemy pracować, ale już myślę, że wystarczająco punktów straciliśmy. Ale takim zawodnikiem, o którym mówisz, był właśnie Janek Rytko w zespole z Wałbrzycha. Trzeba przyznać, że właśnie on był tą postacią, która... Która napędzała te ataki Górnika Wałbrzych. Z tyłu też mają Darka Michalaka doświadczonego i myślę, że on trzyma ten zespół z tyłu. Macie dobrego bramkarza, który dziś miał w takich momentach stykowych kilka... chwil zawahania. Wynika to z tego braku ogrania na tym poziomie rozgrywkowym, czy też może po prostu, no nie chcę powiedzieć tak, żeby to nie zabrzmiało jakoś dziwnie, spanikował w kilku momentach. Szymek już grał w Lidze Okręgowej, Wiktorii Świebodzice, myślę, że nie spanikował, może gorszy dzień, ale myślę, że i tak solidne interwencje były tak, to na i pewno. Pomagał nam w wielu meczach, to czasem się zdarzy. No wiadomo, jest to młodzi chłopcy, nie zawsze się uda zagrać równo i na danym poziomie, więc dzisiaj może troszkę słabiej, ale Nie zawinił nam przy bramkach gdzieś tam. To na pewno, natomiast ja zapytam jeszcze o stratę tych dwóch bramek w ostatnich minutach spotkania, bo to były bramki, które tak naprawdę, tak jak też wspomniałem przy okazji rozmowy z trenerem Adrianem Rowcem, wpadły, bo zostały wywalczone na zasadzie, że ta piłka została niemalże wepchnięta do bramki. To już było taką siłą woli. To nie wynikało z jakichś ładnych, składnych akcji. Czego tu zabrakło, by akurat chociaż raz zatrzymać przed stratą gola tutaj przeciwnika? Przede wszystkim determinacji i chęci w odbiorze piłki i ataku pola karnego, bo my w dwóch sytuacjach nie atakowaliśmy pola karnego, Górnik skakał, my oglądaliśmy i w ostatecznym rozrachunku tracimy bramkę. Trzecia bramka to też gdzieś tam na 16 metrze, nie do końca wybijamy piłkę, tracimy ją, tam przepychanka, Janek Rytko fantastycznie się zachował i skończył. Taka analiza na szybko, ale czasami na gorąco, to są najlepsze wnioski, jakie można wyciągnąć z tego, co możemy powiedzieć tuż po meczu, kolejne spotkanie. Wydaje się, z przeciwnikiem, który jest absolutnie w waszym zasięgu. No, myślę, że nawet ci najmocniejsi rywale są w naszym zasięgu, bo mówię, mamy potencjał, brakuje tylko jeszcze tego ogrania i na pewno w przyszłości będziemy w top 3 na pewno. To w takim razie jak teraz trener zamierza przygotować zespół do tego najbliższego meczu? Bo wiadomo, dobrze by było też zresetować umysł, bo mimo wszystko tutaj na porażkę jako drużyna nie zasłużyliście. No zasłużyliśmy, bo przegraliśmy, ale tutaj jakby nie będziemy się bronić, no bo 45 minut zagraliśmy super, tak jak pan tutaj wspominał, ale mecz trwa 90 minut, okazaliśmy się słabsi, straciliśmy 3 bramki, strzeliliśmy 2 i niestety, a co do następnego meczu na pewno jakiś tam pomysł już mamy, jedziemy do Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie boisko jest na pewno lepsze niż u nas i będziemy mogli robić to, co doskonale potrafimy, czyli grać w piłkę, stwarzać sobie sytuację, grać kombinacyjnie, tak na pewno będziemy grali.
panie prezesie, trener wspomina, że boisko jest lepsze jak tutaj w Jaworzynie Śląskiej, warto może popracować nad tym, być może jakaś kępka trawy gdzieś tam powinna być równiejsza, by tych goli nie tracić. Oczywiście pół żartem, po serio, ja gratuluję naprawdę dobrego meczu, mimo tej porażki uważam, że zasłużyliście na wielkie słowo uznania, bo to był naprawdę bardzo dobry mecz, przy czym, no wiadomo, zawsze się rozlicza zawodników trenera za wynik końcowy. Tej końcówki zabrakło. Życzę, żeby w kolejnych spotkaniach było tego więcej. No niestety za uchwały nie dają punktów, więc to trzeba zdobyć na boisku. Dziękujemy za docenienie nas i mam nadzieję, że w następnym meczu jeszcze punkty będą u nas. Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV.